Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na makaron. Przygotujemy makaron z kurkami, z takim fajnym sosikiem. Ja jestem typową makaroniarą. Makaroniarą? Makaroniarą, dobrze mówię. Makaroniarą. Trudne słowo. Dlatego stwierdziłam, że czas na pyszne kurki. Mamy teraz sezon typowo kurkowy. I tych kurek jest wszędzie pełno, ten okres taki jesienny, później jesieni to właśnie ten moment, kiedy tych kurek jest wszędzie pełno. Dlatego stwierdziłam, że trzeba to wykorzystać i stworzyć dla Was fajny przepis. Ja kurki jem rzadko, natomiast są one dosyć popularne i też no fajne, jeżeli chodzi o ich smak, ich taką konsystencję, taką dosyć zwartą, bo nawet jak je podsmażymy, ugotujemy, to one nadal są wyczuwalne, one nie znikają, więc to jest w nich niesamowite, plus naprawdę są pięknymi grzybami, ogólnie grzyby są piękne, dlatego przygotujemy wspólnie dzisiaj coś, co myślę, że zawodnie naszymi sercami, dlatego zapraszam do oglądania dalej. Do przygotowania naszego pysznego makaronu potrzebować będziemy oczywiście makaronu. Ja tutaj wykorzystam makaron tagliatelle 400 g, będę wykonywała 4 porcje. Do tego śmietanę 18, możecie też użyć 30, jeżeli macie. Dzięki 30 gdzieś ten kremowy sos będzie bardziej kremowy. Natomiast ja użyję 18 i oczywiście całe opakowanie, te 400 g. Do tego jedną cebulę, 3 ząbki czosnku, 200 g kurek. Oczywiście też w filmie pokażę Wam fajny trik, jak pozbyć się właśnie tego piasku z kurek, żeby szybko je oczyścić. No i oczywiście przyprawy, czomber, paprykę słodko-mieloną, kurkumę i oregano. Obowiązkowo czosnek granulowany, sól, pieprz, no i oczywiście troszeczkę tłuszczyku do podsmażania. No to lecimy. Dobrze, więc stanowisko jest gotowe. Ja przechodzę do wyciągnięcia naczyń, no i zaczniemy działać. Przygotowanie makaronu zaczniemy od wyciągnięcia naszych kurek i wrzucenia ich do miseczki. No i teraz będziemy przechodzić do oczyszczenia ich z nadmiaru właśnie tego piasku, dlatego wykorzystamy do tego mąkę, więc wsypujemy jedną łyżkę mąki do naszych kurek. W następnym kroku będziemy je dokładnie mieszać, aby mąka okleiła wszystkie nasze grzyby. W kolejnym kroku będziemy wlewać tutaj wodę tak, żeby pokryć wszystkie grzyby. Następnie będziemy mieszać przez minutę, tak aby oczyścić grzyby z piasku. Dzięki właśnie mące piasek będzie opadał na dno i będzie ona go tam po prostu zatrzymywać i będzie łatwiej nam się go po prostu pozbyć z naszych grzybków. No i teraz przesadzamy wszystkie nasze grzyby, więc wyciągamy je na sito. Dodatkowo jeszcze opłuczemy je pod wodą. No i gdy nasze grzybki są już opłukane, zostawiamy je, aby woda troszeczkę z nich ociekła. Następnie nastawiam sobie wodę na makaron, żeby już zaczęła się tutaj gotować. W kolejnym kroku przechodzę do porządzenia cebuli oraz czosnku, więc obieram i będę je kroiła. W kolejnym kroku nastawiam sobie patelnię, rozgrzewam ją, wlewam dosłownie łyżkę tłuszczu, wsypuję cebulkę i czosnek i delikatnie będę podsmażać, dosłownie tak, żeby lekko się zarumieniły. Gdy już nam się zarumieniły, wrzucamy grzyby na patelnię i tak podsmażamy je razem z cebulką i czosnkiem przez 5 minut.
kolejnym kroku będę przyprawiała już grzybki, więc wrzucam łyżeczkę czombru, szczyptę oregano, łyżeczkę mielonej słodkiej papryki, tak z pół łyżeczki pieprzu, jeżeli lubicie ostrzejsze, no to możecie już sypnąć tego po prostu więcej. No i szczyptę kurkumy, żeby tutaj podkręcić troszeczkę ten kolor. No i czosnek granulowany, myślę, że taką konkretną łyżeczkę. No i na koniec sól, sporo soli, żeby tutaj już fajnie doprawić ten sosik. No i wszystko mieszamy, żeby te przyprawy troszeczkę się podprażyły na patelni. No i przechodzimy do śmietany, więc wrzucamy całą śmietanę. No i mieszamy, aby wszystko się fajnie połączyło. No i tak naprawdę po zagotowaniu naszego sosu wszystko jest gotowe. Sos gotowałam tak jeszcze myślę, że z 3-4 minuty z śmietaną. No i przechodzimy do nakładania. No i tak naprawdę nasze danie jest gotowe. Przyznam, że sos wyszedł przepyszny, bardzo kremowy, mocno kurkowy, dlatego polecam wypróbować i koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało. Będę wdzięczna za pozostawienie komentarza, subskrypcji, oczywiście łapeczki w górę. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.